Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale. Dziękuję Wam za 1000 subskrypcji. Specjalny sobie przycisk zrobiłem z tej okazji. Ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wykonałem kozioł oporowy z szyn, z torów. Zapraszam do oglądania. Dobra, z toru wyjąłem już sobie szyny, czy też szyny. Pokroiłem sobie na 4 kawałki 5-centymetrowe. Taki kawałek muszę teraz sobie oznaczyć i potrzebuję w jednym miejscu mieć zdjęcie 10,5 mm, sobie zaznaczę to nożykiem. Teraz trzeba to podgrzać i zgiąć. Jeżeli się nie podgrzeje, to po prostu będzie się ten tor wyginał na boki, zdeformuje się. Dlatego ważne jest podgrzanie tego aż do czerwoności. W miejscu zgięcie. Teraz wsuwam aż do miejsca zgięcia madło. Trzeba uzyskać 45 stopni. Za pierwszym razem pewnie mi się nie uda. Dobrze się poprawi. Trzeba też kontrolować, żeby się ten tor nie wygiął za bardzo na boki. Też będzie zdeformowany. Dobra, sprawdzę. Tak, za pierwszym razem jest 45 stopni. Teraz trzeba zrobić drugie zgięcie. To już jest na tyle ładne, że można trzymać dobrze. Drugie zgięcie wykonam także w odległości 10,5 mm. Jak tam mam 45 stopni, to tutaj sobie ustawiam w linii prostej ten pierwszy, do pierwszego zgięcia i tu mi musi wyjść linia prosta na dwójce, na 2 cm. Nie wychodzi, jeszcze muszę dogiąć ten muszę, czyli muszę jeszcze dogiąć. To już powinienem to sobie dogiąć bez podgrzewania. Delikatnie tylko brakowało. Czyli przedobrzyłem. No i dobra. Może być. Teraz ostatnie cięcie będzie. I to będzie... No, ustawiam sobie w tym drugim zgięciu tutaj na 0. Muszę przeciąć na 7,5 mm. Tą końcówkę. 7,5. Znaczę. I po prostu biorę te szczypce. I przecinam. No, jeszcze 3. Już nie będę tego robił, szkoda czasu. To pokażę Wam, jak będę miał wszystko gotowe. Tak wyglądają nogi do kozła oporowego. Czyli tu jest jedno przęsło, drugie przęsło. Teraz muszę wykonać belkę, która połączy te nogi.
i stworzy kozioł oporowy. Teraz przygotuję belkę na kozioł oporowy. Grubość belki to 2 mm. Szerokość będzie 3 mm i długość 29 mm, czyli 3 mm. Tutaj długość jest to 29 mm. Tutaj. No i teraz to trzeba wyciąć. I jest beleczka. Czyli mam już takie części. 4 nogi do kozła i belkę. Przygotowane nogi przykleiłem do podkładów kolejowych. Myślę, że dobrym pomysłem jest teraz sklejenie tych nóg razem klejem typu kropelka. Jak już mam wszystko posklejane, to teraz przykleję także tą deseczkę, tą belkę kozła oporowego też za pomocą kropelki. Jak już mam to wszystko sklejone, to teraz wystarczy troszkę przemalować. Do malowania użyję zwykłych farb plakatowych. Pokuszę się jeszcze o trochę pasteli. Kozioł oporowy mam gotowy. Na moje potrzeby wystarczy. Jak na pierwszy mój kozioł oporowy jest super. Zobaczę, jak będzie się prezentował na makiecie teraz. Kozioł rozpodrożony zamontuję tutaj. Najpierw go przykleję za pomocą wiprowy. Jeszcze zostanie polanie tego wszystkiego rozwodnionym wikolem, żeby ładnie to związało. Słuchajcie, tak się prezentuje mój pierwszy kozioł oporowy. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam na kolejne odcinki. Hey.